Głos Niedzicki, numer 48, strona tytułowa. Pierwsza sesja Rady Miejskiej. Zaprzysiężenie radnych i burmistrza. Nowi włodarze. Ustępujący ze stanowiska burmistrza Niedzicy Dariusz Szypulski oficjalnie przekazał władzę Jackowi Kosmali, a nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Paweł Przybyłek. Poniżej zaproszenie. Mikołajkowy festyn dla dzieci w jeszcze atrakcyjniejszym wydaniu. Niedziela, 7 grudnia, godzina 15, hala widowiskowo-sportowa. Strona druga. Szlachetna paczka pomaga również w Niedzicy. Pomocą z akcji objęte zostało 30 rodzin. Obecnie udało się znaleźć 3 darczyńców. Zachęcajmy osoby z naszego otoczenia, bądź sami włączmy się czynnie w tworzenie szlachetnej paczki. Strona trzecia. Pomóż potrzebującym. Aniołek ze świąteczną pomocą. Parafialne koło Caritas oraz parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Wojciecha organizują akcję pod hasłem Aniołek. Paczki zostaną rozdane w kościele w środę 17 grudnia o godzinie 14:30. Strona piąta. Kolejne środki pozyskane przez Zespół Opieki Zdrowotnej, sprzęt diagnostyki kardiologicznej. ZOS jeszcze w 2014 roku otrzyma dodatkowe środki w wysokości ponad 100 tysięcy złotych na realizację programu zdrowotnego pod nazwą Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego. Strona szósta. Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz. Ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek oraz skorzystaniem z usług finansowych, które nie